Czołem! Razem z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przedstawimy Wam sylwetkę lekkoatlety Janusza Kusocińskiego, a przy okazji trochę poćwiczymy. Zaczynamy! Zaczynamy rozgrzewkę. Dołączymy sobie teraz ręce w biegu. Z tyłu. Na zmianę. Nie wiem, czy wiecie, ale Janusz Kusociński był naszym złotym mistrzem olimpijskim z 1932 roku z Los Angeles. Przechodzimy sobie teraz do przysiadów. Janusz Kusociński był ogrodnikiem, opiekował się łazienkami królewskimi i kiedy trenował do Igrzysk Olimpijskich, to właśnie kosząc tam trawniki, przycinając drzewa, trenował biegi, słuchajcie, po to, żeby później zdobywać medale, czy to Mistrzostw Polski, czy właśnie Igrzysk Olimpijskich. Janusz Kusociński startował na dystansie od 800 metrów do 10 kilometrów. Jedną z cech motorycznych, która była potrzebna do osiągnięcia sukcesów, była wytrzymałość oczywiście. Jednym ze sposobów kształtowania wytrzymałości są między innymi interwały, które Wam właśnie teraz pokażę. Możecie je równocześnie wykonać oczywiście w domu, tak jak i Janusz Kusociński to robił. Zaczynamy od szybkiej intensywności. Będę przechodziła po 10 sekundach do niższej. Czyli zaczynamy. Wolniej. Czyli interwały. Interwał, przejście z wysokiego levelu do niskiego. I lecimy. Zwalniamy. Kusociński mógł tak ćwiczyć oczywiście w domu. Dziękuję. Janusz Kusociński, wybitny polski sportowiec, olimpijczyk, zdobywca złotego medalu w 1932 roku w Los Angeles w biegu na 10 tysięcy metrów. Kiedy w tym biegu jego dwoma bardzo trudnymi rywalami było dwóch Finów, słuchajcie, którzy naprawdę na dalekie dystanse byli niesamowici. Bardzo trudno było ich pokonać. Janusz Kusociński biegł w tym biegu w nie do końca dopasowanych butach, więc kiedy dobiegł na metę, jego stopy nie wyglądały zbyt dobrze. Moi drodzy, trening interwałowy, czyli trening, gdzie zaczynam od wysokiego natężenia ruchu, wysokiej dynamicznej pracy, potem przez około 10-15 sekund, jak tam wolicie, przechodzimy do takiego lekkiego truchciku. Czyli zaczynamy intensywnie. Nogi palą, to teraz przechodzimy do wolniego truchtu. Taka ciekawostka, którą powiem Wam o Januszu. Nawet ćwiczył wtedy, jak kosili trawę. Pracował mięśniami. Bardzo dobry trening. Zaczynamy. Intensywnie. Oddychamy równomiernie i truchcik. Staramy wyrównać sobie oddech,
Wyrównujemy. Na ekspozycji możecie zobaczyć właśnie dyplom, który dostał Janusz Kusociński w 1932 roku za zdobycie tego złotego medalu w tym biegu, o którym przed chwilą opowiedziałem. Janusz Kusociński w 1940 roku ginie rozstrzelany przez żołnierzy niemieckich za to, że działał w polskiej konspiracji podczas II wojny światowej. Trening interwałowy może składać się z dowolnego zestawu ćwiczeń. Pamiętajcie, żeby wysoką intensywność przeplatać niską intensywnością. Dacie radę!